Cześć kochani, teraz idę obudzić moją psuciu. Witamy was kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Matysia idzie właśnie obudzić Lileczkę. Idziecie z nami? To idziemy. Budzisz? Dzień dobry. Pobudka. Właśnie przyszłam do was, kochani, żeby wam opowiedzieć trochę o moim detoksie. Kto nie widział jeszcze poprzedniego filmu, to zapraszam was bardzo serdecznie. Tutaj gdzieś wam się wyświetli. Zajrzyjcie, jeśli jesteście zaciekawieni. A ja wam powiem mniej więcej, co u mnie słychać, jeśli chodzi o ten detoks. Tak jak obiecałam. Jestem już na tym detoksie, no już jestem ponad tydzień, bo jak wy widzieliście ten film, to ja już byłam w trakcie detoksu. Wiecie, rozpoczęłam go troszeczkę, to znaczy po prostu film został później dodany, a ja już wcześniej byłam na detoksie. I powiem wam tak. Jeśli chodzi o moje początki, to przez pierwsze dwa dni czułam, jakby to powiedzieć, czułam się tak, no w sumie tak normalnie, z tym, że częściej chodziłam trochę, wiecie, do toalety, jak to na detoksie. Bardzo mi smakują suplementy diety, niektóre smakują dosłownie jak wibowit rozpuszczony w wodzie. Później zauważyłam, że nie ciągnie mnie do jedzenia, tak trzeci, czwarty dzień, że w ogóle nie czuję, wiecie, żeby mi się chciało jeść, w ogóle wystarczająca jest ilość tych posiłków, jak dla mnie jest ich nawet czasami trochę za dużo, ja sobie troszeczkę nawet zmniejszam te ilości, bo naprawdę czuję, że dla mnie jest tego za dużo. Startowałam z wagą, poczekajcie, dowiecie się z jaką, bo przygotowałam dla was takie, wiecie, z tych paru dni zebrałam kilka fragmentów, momentów, żeby wam bardziej przybliżyć, jak to wyglądało. I teraz wam się, jak skończę do was mówić, pokażą się wam, kochani, odniosę was do tych momentów. Zobaczycie zdjęcia mniej więcej moich posiłków, jakieś moje wrażenia, moją wagę, czy ta waga spadała. Także zostańcie chwilę, bo zaraz się więcej dla was wyjaśni. Ogólnie powiem wam, że czuję się bardzo dobrze, nie jestem już taka zmęczona, nie widzę, żebym miała sińcy aż takich pod oczami, jak widzicie. Co mogę wam jeszcze powiedzieć, że teraz chwilowo w ogóle nie mam zrobionych paznokci, ale widzę, że mi w ogóle podrosły paznokcie trochę, nie są aż takie łamliwe, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Co jeszcze? Śpię normalnie. Czuję się naprawdę dobrze, powiem wam, że czuję się dobrze, jest jakiś tam niewielki spadek też na wadze, do momentu, do którego teraz vloguję, jest jeszcze troszkę więcej niż to, co wy widzicie za chwilę w tych fragmentach. Posiłki są proste do przygotowania, tak jak mówiłam, produkty są łatwo dostępne. Ja też czuję, że nie boli mnie głowa ostatnio w ogóle. Mam nadzieję też, że już nie będą mnie żadne, wiecie, dopadać przeziębienia. Ogólnie powiem wam, że czuję się taka witalna, jakby to powiedzieć, no coś w tym stylu. Także jeśli jesteście zainteresowani, zobaczcie teraz, jak to wyglądało, od czego się zaczęło. Teraz was przenoszę do tych momentów. Jak wam, kochani, wspominałam, ja jestem na detoksie z Natural House i właśnie sobie przygotowuję swoje posiłki. Tutaj sobie, widzicie, poukładałam moje suplementy diety, żebym wiedziała, który jak przyjmować, w jakich godzinach. I tutaj wam tylko pokażę, będę sobie przygotowywała cukinię, tutaj wstawiłam kalafiorka, jeszcze muszę parę składników przygotować i stworzę sobie takie, wiecie, danie swoje. Smacznego.
Stwierdziłam, że odezwę się do Was teraz. Ja już zjadłam obiadek, też przygotowałam obiadek dla dziewczynek i opowiem Wam, jaką dzisiaj miałam rano akcję, bo prawie znowu by był jakiś wypadek. W ogóle zaczęło się od tego, że na ulicy rano u nas był wypadek, stłuczka. Pani wjechała tak jakby w tył samochodu drugiej pani. Następnie ja wyjechałam. U nas jest naprawdę tak, że są te samochody poustawiane na ulicy. Ci, co mieszkają w Anglii, wiedzą, jak to wygląda. I czasami jak stoi już, wiecie, w rzędzie dużo samochodów, to jak ktoś jedzie z naprzeciwka, czy też nie jest w stanie się zmieścić, więc ludzie często puszczają się wahadłowo. I tutaj jest to bardzo częste. I co chciałam Wam powiedzieć, że ja jechałam normalnie swoim pasem i pani tak jakby z naprzeciwka się zatrzymała, bo stało, że cały rząd samochodów. I ta pani, ja uważałam, że ona się zatrzymuje tak jakby, bo boi się, że się nie zmieści. Ja, ona i jeszcze ten samochód stojący. A się okazało, że ona zaczęła zjeżdżać na mój pas pomalutku. I ja po prostu przerażona, jedyne co zrobiłam, bo ja wiedziałam, że ja nie mam tam ucieczki. Tam jest wysoki chodnik, ludzie idą, wiecie, prowadzą rano dzieci do szkoły, więc spojrzałam tylko w lusterko, żeby hamować, wiecie, bo jakby jechał za mną samochód bardzo bliskiej odległości, to musiałabym tak jakby szybką decyzję podjąć, które jest mniejsze zło, czy walnąć w tą panią, która mi wyjechała, czy zahamować, żeby ten samochód we mnie uderzył, czy nie uderzył. Więc zobaczyłam, że jedzie za mną dostawczy, ale był na tyle daleko, że ja po prostu zaczęłam trąbić i hamować po heblach, że tak powiem. No i jakoś się udało, że ta pani się odrobinę cofnęła i ja się dosłownie pewnie na centymetry zmieściłam. Powiem Wam, że tak się trzęsłam z przestraszenia tego, że mogło dojść do wypadku. Ja nie wiem, czemu ta pani tak robiła. Ona chyba chciała, słuchajcie, zrobić manewr, że da do przodu na mój pas i sobie tyłem zaparkuje między tymi samochodami, rzędem tych samochodów. No ale tak się nie robi, bo jechały samochody, tak jak ja z naprzeciwka. No powiem Wam, że no niezły był poranek, niezły, naprawdę. Ostatnio jakoś tak dużo emocji różnych naokoło. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dziewczynki mają jutro dyskotekę. Dyskotekę w związku z tym, że się kończy rok szkolny. I Lileczka ma dyskotekę zaraz po szkole, a Matysia godzinę później. Ja muszę odebrać Lilę, zawieźć Mati, odebrać Mati, kiedy będzie Lila, zostanie na dyskotece. Powiem Wam, że ze trzy kursy mnie czekają jutro. Do szkoły i z powrotem, do szkoły i z powrotem. No ale mam nadzieję, że coś tam Wam nagram, chociaż może jak poszły, albo któraś jak wychodziła, czy coś w tym stylu. Tak, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej. No nie zobaczycie, jak to wygląda, bo nawet ja nie wchodzę na tą dyskotekę i nie można jakby nagrywać. Tak, ale coś tam Wam pokażę, może jak były ubrane, no coś, wiecie, coś w tym stylu. Także zbliżamy się do końca roku, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Te dni się chyba bardziej specjalnie dłużą przez to, że wiecie, że to zakończenie już tak niedługo. I tak jest często też w pracy i powiedzcie mi, czy Wy też tak mieliście, że zawsze przed urlopem te ostatnie tygodnie, tydzień, półtora, to się tak dłuży, tak już po prostu człowiek chce tego urlopu, że nie może usiedzieć w tej pracy. To jest też niezłe. Ja zawsze tak miałam i jakby to się nie zmienia. Ja jutro też trochę będę zajęta, a potem się do Was odezwę. Nie idziemy też jutro na karate, w związku z tym, że jest dyskoteka w tym terminie, a że dyskoteka raz w roku, czy tam dwa, no to wiecie, wybraliśmy, żeby dziewczynki poszły sobie potańczyć, to jest dla nich duża, duża radocha, także nie ma co tutaj się zastanawiać, trzeba puścić dziewczynki. O tej sytuacji, kochani, mówię. Widzicie, stoją samochody w rzędzie i jadą z naprzeciwka i rano było tych samochodów dużo, dużo więcej. I ja w miejscu jechałam, gdzie było, wiecie, takie stałe większe samochody i ciężko jest po prostu, żeby przyjechały czasami dwa samochody, a już w ogóle nie ma szans, żeby przyjechał i autobus, i samochód jednocześnie. O, tak jak teraz, zobaczcie, jedzie autobus, idealna sytuacja i ten samochód musi czekać, bo już się nie zmieszczą. I ta pani mi właśnie zjechała na ten przeciwległy pas. Nie tak jak teraz jadą samochody, tylko ja jechałam z naprzeciwka. O, chrypeczkę masz, Nioniu. Moja kochana. Ale na dyskotekę jutro dasz radę? Tak. I ja tutaj też chciałam Wam, kochani, pokazać. Zobaczcie, jaki piękny zrobiła cottage domek Lileczka. Taki projekt w szkole. Zobaczcie, jaki dach, jaki piękny budynek. Ślicznie jej to wyszło. Jestem z niej bardzo dumna. Brawo, Lileczko, śliczne. Normalnie ekstra. Prawda, Matyldziu? Mhm. Pamiętam kiedyś, jak Ty taki robiłaś. Też wyszedł Ci ekstra. Dziękuję. No.
Właśnie jesteśmy u Lilusi. Lila wybrała sobie, kochani, ubiór na jutrzejszą dyskotekę i ona też idzie jutro do szkoły bez uniformu. I zobaczcie, taką sukieneczkę sobie Lilusia wybrała. Ona jest naprawdę śliczna, ta sukieneczka. Tak, najbardziej ci się podobała i stwierdziła, że jak rano będzie chłodno, to założy sobie taką, ma fajną kurtkę jeansową, a później sobie zdejmie i ona będzie tak i cały dzień w szkole i na dyskotece. A teraz właśnie wyciągnęłam spódniczkę dla Matyldzi, jeszcze nie wiemy jaka bluzeczka, ale Matysia pójdzie w innym trochę ubraniu, a potem wróci do domu, się przebierze na dyskotekę, bo ona musi wrócić, ona ma dyskotekę tak jakby godzinę po zakończeniu szkoły. I tą spódniczkę jeszcze jest nieodczepiona Metka, zobaczcie kochani, dostała w Polsce od swojej chrzestnej i to jest spódniczka z Pepko. Bardzo fajna. Matysia lubi też takie rzeczy. Pokaż. Będzie tak. Będzie tak. Lubi takie rzeczy, które są wygodne w pasie, prawda? No i będzie ta i jakoś bluzka. Zaraz znajdziemy i może pokażemy. I wtedy jeszcze będzie wybór z jednej sukienki. I taką wybrała sobie bluzeczkę. Prawdopodobnie ją założy po południu. I Matysia gotowa, tak w końcu wybrała, mamy następny poranek, jak chce być ubrana na dzień bez uniformu, taką ma spódniczkę, po prostu skarpeteczki białe, biała bluzeczka i pokaż jak włoski, tylko leciutko zebrane jednym takim. Sama przypięłaś, tak. A Lilusia, pokażesz się nam? I sobie to za ucho wzięłam i to jest tak z przodu. Tak, a dzisiaj będzie możliwy deszcz, 24 stopnie, także... Spoko. Lilusiu, pokażesz nam, kochani, jak ty wyglądasz? Wybrałam kokardę, która mi pasuje do spódniczki. I wtedy mam jeszcze taką bransoletkę. I tą dla mojej koleżanki. O, aha, no właśnie, bo dwie to tak trochę dużo. A Lilusia wygląda tak. Pokażesz, Lilusie? Sukieneczka, skarpeteczki z farbaneczką i jeansowa kurteczka i taki kucyczek przodem, kochani. Ona jest ładnie przybrana teraz na... Bo Lila jest od razu na... Zostaje po szkole na dyskotekę, a Matysia później, więc ona się jeszcze później przebierze po szkole. I to mój pierwszy raz, kiedy idę na dyskotekę z Jasią i Ewą. Nie, drugi, w zeszłym roku już byłaś, kochanie. Hmm? No, zapomniałaś! W sali było. I jakiś chłopak ci wtedy zjadł jedzenie, coś tam, pamiętasz? A, to było z Jasiem! Ale nigdy nie byłam z Ewą! Nigdy nie byłam na Kiss Stage 2 Party. W ostatnim roku byłam w Kiss Stage 1. A teraz będę w Kiss Stage 2 Party. Myślisz? Bo no, jakoś... No, 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 year 3, year 4, year 5, year 6, Kiss Stage 2, reception year 1 and year 2 are Kiss Stage 1. No ale, no tak, masz rację, no, masz rację. A one mają wcześniej. Masz rację. No to miłego dnia wam życzę, dziewczynki, muszę kończyć, bo się nie zdążę uszykować. Właśnie biorę swoje suplementy diety rano, swoje ziółeczka. I powiem wam, że ten jest przepyszny, to jest taki na rano, jakby na dzień, bo jeszcze są na noc i ten smakuje, zaraz wam powiem jak co, jak w dzieciństwie wibowit, po prostu smakuje jak rozpuszczony wibowit, jest przepyszny. Przepyszny. Gotowa? Jeszcze Lilę trzeba odebrać. Cieszysz się, że sobie potańczysz? I mam tiket. Masz tiket? A po co jest ten bilet wam potrzebny? Na to jest na te cukierki. Tak, i jeszcze, na wodę. Jeszcze mamy taką liczbę i właśnie panie będą to właśnie odepchnąć. Odcinać? Odcinać jeszcze... Wkładać i wrzucać do jakiejś czapeczki, a na a później coś losować, pokaż. Właśnie losować. A wiecie co Lila miała śmiesznego? Że ona miała tutaj napisane 2017. No Lila miała... Na dyskotekę w zeszłym roku. A to 2018. No, a ona miała naprawdę. Ojej. Nie, jednak to tak. Oj. Zróbcie jakieś te swoje pokazy. Ewa, w tą stronę. 3, 4. Ekstra. Lila, jak było na dyskotece? Fajnie. Tańczyłaś? Tak, o tak. Tak tańczyłaś? Wow. No to powiem ci, że wymiatałaś, córcia. I tak ludzie patrzyły na mnie i mieli. Tak? No tak, córka. Ale za długa dyskoteka, czy akurat czasowo? Co? Długa? Kara płakała. Czemu? Nie wiem.
Ojej. Co się stało? Smoknęliśmy i ja jestem taka mokra. No, deszcz nas dorwał. I dosłownie szłyśmy... Zaraz wam powiem, kochani, dosłownie 15 metrów od sklepu. Tam jest sklep. I akurat wyszłyśmy i taka pompa, jestem cała, nie no może cała nie, ale zobaczcie jaka jestem mokra. A jest taka paruwa, mimo tego, że zaczęło padać. 25 stopni i deszcz i grzmi w ogóle dzisiaj. I Lircia, musimy trochę wyschnąć i później się przeniesiemy pod szkołę. Pojedziemy, jak się trochę to ogarniemy, bo muszę schować zakupy w ogóle do bagażnika. Bo zabieram dzieci i się nie zmieścimy z moimi zakupami, chyba że tu w nogi bym mi dała. I muszę iść po dzieci jeszcze po dyskotece. Matysia i tak dalej ma dyskotekę, jak widzieliście. Także trzeba się wysuszyć, ale nieźle, co? Jest lato, jest i deszczyk letni, prawda? Zapinamy, tak. A jest lato? No lato mamy. Pada deszcz w lato! W lato pada deszcz. Tak ciepło, pada deszcz, kochani. No. Lila, gdzie jedziemy? Do... Felicisburg. Do Felic... Co? Do Felicity urodzin. No czemu Lila nie mówisz, jeszcze? Że na urodziny? Ten budyneczek przyjechaliśmy właśnie, przywieźliśmy Lilę na urodziny do jej koleżanki Felicity i właśnie tata poszedł zaprowadzić Lileczkę. Mati też chciała zobaczyć, jak wygląda ten soft play, bo jest bardzo zaciekawiona a propos swoich urodzin i jeśli będzie można Lilę zostawić normalnie, to chcemy podjechać sobie tutaj do Funciaka, tego prawdziwego Poundlandu, i później pochodzimy chwilę po sklepach i przyjedziemy po Lileczkę i wrócimy do domu. O, maty i tu są fajne. Zobacz. Takie sportowe spodenki. My już, kochani, po mini zakupach udało mi się jeszcze w Selekcie kupić sobie spódniczkę, body czarne, fajne. I ostatnio łapię się na tym, że cały czas kupuję jakieś czarne rzeczy, a przecież jest lato, ale to jest po prostu chyba taki odruch, że w czarnym kolorze jakoś to wszystko wygląda, wiecie, ładniej, bardziej smukło. No nie wiem, tak po prostu jest. Teraz zobaczcie, jaka tu jest ładna restauracja w takim drewnie. Widzicie? Bardzo mi się podoba. Tak, to jest restauracja, bo jeszcze mówię wam, restauracja, może to nie restauracja. Chyba musicie, nie w tą stronę poszłeś, wiesz? Poszedłeś, w tam trzeba iść. Okej. No i za godzinkę musimy odebrać już Lileczkę i wracamy do domu. Odezwę się jeszcze do was później, może wam pokażę, co kupiłam, a jak nie, to już jutro albo w kolejnym vlogu.